Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Jest mi bardzo miło Was poinformować, iż recenzje sprzętu firmy Genius wracają na mój kanał. Genius przez kilka miesięcy, może nawet kilkanaście, nie promował swoich sprzętów na świecie, natomiast na szczęście wzięli się z powrotem za ten PR, dlatego ja osobiście się cieszę, ponieważ markę lubię. Od tej marki zaczynałem rozkręcanie mojego kanału, co z tego wyszło sami widzicie, więc myślę, że sprzęty tej marki nadal warto testować, tym bardziej, że pokazują się nowe, ciekawe sprzęty, nie tylko te fajne, które już kiedyś testowaliśmy. Natomiast dawno, dawno temu już ciekawiły mnie głośniczki takie gamingowe od Geniusa. No i niestety był problem z dostępnością, natomiast teraz już mam u siebie te głośniki do testu. Będziemy testować głośniczki dla graczy. Mowa tutaj o modelu SWG21-3000, czyli głośniki o fajnym designie, dość sporej mocy, a jak zagrają, zobaczymy sobie w teście. Tymczasem zapraszam Was na rozpakowanie, a ceny zestawów głośnikowych od Geniusa sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Ok, więc oto dość duże pudełko z głośniczkami Geniusa. Taki całkiem fajny design, jak to u Geniusa. Mamy też fajną wizualizację, głośniki takie, raczej bym powiedział, młodzieżowe, raczej seria dla graczy, niż jakaś taka elegancka do salonu, ponieważ jak widzicie, stylistyka jest odważna, obrazek fajny, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na żywo. Mamy parametry, 70 W łącznie mocy, czyli całkiem dużo, jak na taki mały czy średni pokój gracza, na pewno wystarczająco. Zobaczymy też, jak będzie z czystością dźwięku po prostu. Zestaw 2.1 uzbrojony w subwoofer, czyli bardzo duży plus. Enhanced Bass, czyli wzmocniony bas. Zobaczymy sobie 6,5-calowy przetwornik basowy, czyli naprawdę spory. Tutaj mamy wejścia, za chwilkę sobie zobaczymy. Możemy podłączyć do PC, tam możemy do telewizora. Moi drodzy, subwoofer ma 40 W, satelity po 15, więc całkiem sporo. Z tego, co tu jeszcze widzę na boku, niestety nie pokażę Wam tego, bo nie zmieści mi się w kadrze. Stosunek sygnału do szumu 85 dB oraz pasmo przenoszenia to od 35 Hz do 20 kHz. No i z tyłu mamy więcej opisów, czyli rozpisany taki panel sterowania oraz wyjścia z tyłu, ale dobrze, nie ma co się na tym rozwodzić. Rozpakujmy sobie to pudełko i zobaczmy, jak to wygląda już tak naprawdę. Ja Wam będę po kolei wyjmował elementy składowe. Więc, moi drodzy, mamy przewody. Przewód mini jack i cincha oraz mini jack do wyboru. Następnie mamy to całe centrum sterowania. Dość fajny, błyszczący plastik, pomarańczowy kolor pokrętło basów oraz dość fajny potencjometr do regulacji natężenia dźwięku oraz wyjście słuchawkowe, bardzo przydatna rzecz. Wejście na mikrofon, ciekawe, jakaś kontrolka. Natomiast z tyłu, zobaczcie, mamy wejścia mikrofonowe, wejścia AUX, lewy, prawy kanał oraz tutaj wejścia na właściwe już tutaj głośniki, lewy, prawy subwoofer i mamy przewodzik z płaską wtyczką oraz elementy antypoślizgowe. No i całkiem ładnie to wygląda. Teraz nadchodzi duża rzecz, ponieważ w ręce wpadł subwoofer. Zobaczcie, jest subwooferek, naprawdę godnie wygląda. Jest dość długi. I z tyłu mamy otwór Bass Reflex, a od spodu antypoślizgowe elementy, jak widzicie, i oczywiście przewód połączeniowy. I ostatnim elementem zestawu są satelity, też fronty w błyszczącym plastiku. Mamy takie plastikowe kopułki, jest to element ozdobny, po prostu sama membrana jest tutaj dookoła. I mamy też elementy antypoślizgowe. Nie ma tutaj uchwytów do powieszenia na ścianie, czyli zestaw typowo do postawienia sobie. Więc tak to wygląda, moi drodzy, zestaw dla graczy od Geniusa. Moim zdaniem wygląda fajnie, jak zagra, zobaczymy w recenzji. Pamiętajcie, ceny w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!